Witam. Nagrywałem już filmy o galach. Teraz w ostatnim czasie prowadzę kurs od CPLD w PGA, ale oglądając pewien film o komputerze Elvro 800 Elvro rodzimej produkcji, przypomniał mi się pewien temat, co robiono kiedyś, jak rozwiązywano problem, zanim były pale. Pale, później gale. Kto nie pamięta, przypomnę, że pal był jednokrotnie programowalnym układem logicznym, gal wielokrotnie. No i co wtedy robiono? Jednym z rozwiązań, na przykład takiego dekodera adresowego w komputerze, to było po prostu użycie kilkunastu układów cyfrowych, jakichś bramek. Ma to pewną wadę. Jeśli budujemy sobie taki dekoder z bramek, z podstawowych tych układów, one są łączone jeden za drugim, to czas propagacji sygnału się wydłuża. W układzie PAL ten czas propagacji był w sumie jednakowy bez względu na generowane funkcje logiczne. Więc im bardziej skomplikowany układ, tym większa korzyść na rzecz układów PAL-GAL. No ale jak ich nie było, no a druga rzecz jeszcze, powierzchnia zajmowana przez te układy. Kilkanaście układów TTL na pewno było większe niż jeden układ PAL czy GAL. Jak to więc robiono kiedyś? Korzystano z pamięci PROM. PROM to nic innego jak pamięć EEPROM, tylko jednokrotnie programowalna. Tak patrząc na w czasie jak to było, no to była pamięć ROM, gdzie na skrzyżowaniach linii, pokażę to mniej więcej o co chodzi, były diody, najczęściej diody, które tam gdzie się je umieściło, to było powiedzmy 0 logiczne, gdzie diody brakowało, była 1, lub na odwrót. Natomiast w układzie PROM on miał wszystkie te diody. Oczywiście to mogły być tranzystory, to niekoniecznie musiały być diody i nie były to w wypadku promu jakieś druciki, które się przepalało. Przepalało się tak naprawdę jakieś struktury półprzewodnikowe. I w programatorze można było jednorazowo po prostu takie połączenia przepalić, programując tam zera logiczne, czyli gdzie nie było tego połączenia, było zero logiczne. Już nie będę wszystkich, powiedzmy to są linie danych, a tu z dekodera takiego demultiplexera z iluś tam linii na, no powiedzmy z czterech linii, no to na 16, też nie będę tu wszystkiego rysował. I w wypadku pamięci ROM, tu mieliśmy na tych, tu mieliśmy po prostu diody. To można sobie nawet zbudować samemu coś takiego, nawet na jakiejś uniwersalce. No i teraz, gdy ta linia była aktywna, no to tu mieliśmy jedynki, tu było 0, tu była jedynka, tu 0. Gdy ta linia, no to kolejna kombinacja i tak dalej. I w wypadku układu ROM w procesie produkcji te diody były umieszczane bądź nie. W układzie PROM w procesie programowania one mogły być niszczone, czyli tu były wszędzie powiedzmy te diody i przy programowaniu były one niszczone. Zwykle to było napięcie 12 V, rzędu tam 20-30 mA, podobnie jak w EEPROM-ach.
po zniszczeniu tych połączeń, później kolejny wiersz i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, ale uświadamia, jak to działało. Zaletą takiej pamięci było to, że ona naprawdę była nieulotna. Pierwsze EEPROM-y, takie powszechnie używane, miały gwarantowaną trwałość rzędu 10 lat. No ja akurat miałem okazję po 15 latach sprawdzić i nic się tam nie zmieniło w tej pamięci, no ale to trzeba pamiętać, że ta gwarancja to jest na skrajne warunki. Niskie, wysokie temperatury, skrajne napięcia zasilania. Tak więc po tych 15 latach, gdyby sprawdzić w skrajnych warunkach, być może już tam by były jakieś przekłamania. Ja sprawdziłem w temperaturze pokojowej. A w EEPROM-ie to, czy też we fleszu, wynika to z tego, że kondensator, który tu jest naładowany bądź nie, on z czasem po prostu traci swój ładunek. Tu nie ma co, nie odbuduje się ta struktura. Choć jest takie ciekawe zjawisko, już zapomniałem, jak ono się nazywa, jak mamy blisko dwa jakieś, tak, zwłaszcza ostro zakończone, jakieś tam, jak mamy płytkie i tam coś jest ostro zakończone, tu będzie jakiś tam drugi taki element, to pomiędzy nimi narastają kryształy. To jest dosłownie taki włosek i to potrafi nawet na kilka milimetrów urosnąć. Widziałem takie zdjęcia w necie, gdzie to miało parę milimetrów, ale jak odległości są nieduże, rzędu tam pół milimetra czy mniej, potrafią się takie mostki porobić. Nawet na stykach przełączników potrafi coś takiego się zrobić i robi się zwarcie. Gołym okiem często jest to niewidoczne. Więc kto wie, czy w takiej strukturze to zjawisko też nie występuje. Za bardzo nie wiadomo na tą chwilę, i dlaczego, jak to powstaje, bo to się tylko czasami zdarza. No ale nie słyszałem, żeby pamięci EEPROM traciły zawartość. No to już mamy temat pamięci wyjaśniony. Ale teraz, co to ma wspólnego z palami, galami? Tu myślę, że może zamiast rysunku będzie przydatne bardziej, nie wiem, czy może jakiś edytor tekstu. Jeszcze jedna zaleta takiego układu EEPROM-a, one były bardzo szybkie. Tu mamy, te czasy mogły być rzędu nanosekund, dziesiątek nanosekund, a w tym czasie EEPROM-y miały czas dostępu rzędu 150, 100 nanosekund, 200 nanosekund, widziałem nawet 250. Aktualnie można kupić EEPROM-y rzędu 70 nanosekund, to powiedzmy taki standard. Więc nawet te współczesne nie są zbyt szybkie w porównaniu do promów. Chociaż kojarzę 45 nanosekund jakiś EEPROM, że spotkałem, więc to tu już zbliża się do możliwości promów. No ale to dzieli nas 40 lat, więc trzeba patrzeć pod kątem, co było wtedy osiągalne, jak wtedy były szybkie te pamięci EEPROM. Więc tam już te 100-150 nanosekund to były naprawdę szybkie. No i trzeba też pamiętać, że procki, te czasy dostępu, które były wymagane dla pamięci, to były właśnie na poziomie 100, 150, 200 czy więcej nanosekund. Więc taki EEPROM nie wprowadzał opóźnień. Jak widzicie, pojemność jest mała, bo to jest 512 bajtów. Fakt, że można napisać programy w takich niedużych wielkościach. Tu dla przypomnienia Steve Jobs, no tylko że to nie on pisał, tylko Woźniak, chyba też Steve, w słynnym Apple'u, w pierwszym Apple'u
program monitora miał 256 bajtów, czyli dwa takie programy monitora by się zmieściły. Ale zastosowanie tych pamięci było właśnie w roli takich coś jakby układów programowalnych. A jak to możliwe? No, zróbmy sobie jakąś prostą funkcję. Jak zrobię prostą, to można i skomplikowaną, prawda? Tyle, że będzie to więcej roboty. Powiedzmy, że nasz układ ma mieć, powiedzmy, dwa wejścia, to będą linie trasowe A0, A1 i powiedzmy, że ma mieć jedno wyjście D, albo nie, A0, A1 ma być wejście, a teraz D0 ma być funkcją OR, D1 ma być funkcją AND. I jak to zrealizować? Pierwsza rzecz. A0, A1 daje nam cztery możliwości, cztery adresy, tak? Mogą się cztery kombinacje pojawić. Czyli mamy A0, znaczy adres równy 0, adres równy 1, adres równy 2, adres równy 3. Tu przyjmujemy, że A0 to jest wejście 1, tu wejście 2. Mamy cztery kombinacje. Czyli tu jest tak. Tu mamy oba wejścia równe 0. No tam się E znowu wcisnęło. Tu mamy 1, a tu będzie tak, już w uproszczeniu, 1 równe 1, 2 równe 0, 1 równe 0, 2 równe 1. I teraz co wystawiamy na poszczególnych wyjściach? Trzeba tak zaprogramować pamięć, żeby pod adresem A0 znajdowało się i tak wyjście 1 ma być aktywne tylko gdy na obu jest jedynka, czyli najmłodszy bit ma być, tu ma być 1, tu 0, 0, 0. To jest te IN 1 nasz, tak? A IN 2 ma być aktywne, gdy którekolwiek ma jedynkę, czyli tak, 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 tak. No i już mamy taki pierwszy, czyli jak zaprogramujemy sobie pamięć wartość zawartością taką, adres 0, 0 ma mieć wartość, no starsze są nieistotne, no ale uprościmy, tak. Pod adresem 1 ma być drugi bit, czyli dwójka. Pod adresem drugim ma być tak samo. Pod adresem trzecim ma być trójka. I uzyskaliśmy w tym momencie już dwie bramki, dwie funkcje logiczne, czyli mamy taki układ z iloma wyjściami, z 11 wyjściami i 8 wyjściami. Także możemy tu trochę więcej jeszcze funkcji uzyskać. No oczywiście jest tu dużo kombinacji, które no zresztą pojemność tej pamięci 4 kB, a taki GAL20V8, czyli 20 wejść, 20V10, o ile pamiętam, tak, on miał 2 kB, a taki 16V8, 16 wejść, 8 wyjść, miał 1 kB
pamięci tych bezpieczników do tam ustawiania. Więc jak widzicie, to stosowanie pamięci było taką no, rozrzutnością, bo wiele tu kombinacji trzeba wpisać, aby uzyskać proste funkcje. No jak widzicie, tu trzeba było tych sporo użyć tych bitów, aby to uzyskać. W większych strukturach to się wiele kombinacji jest niewykorzystanych, które na przykład nigdy nie wystąpią, więc było to spore marnotrawstwo, ale jak nie było czegoś innego, to się używało tego, co jest. No oczywiście nie będę tu rozpisywał, jakby zrobić jakiś tam bardziej skomplikowany układ, bo to by zajęło dużo więcej czasu. No można tylko pomyśleć o jakimś stosunkowo czymś prostym. A jeśli was temat ciekawi, to oczywiście można by tu się bawić w coś bardziej rozbudowanego, ale nie wiem, czy jest sens. Myślę, że samo to, że po prostu jest tak, że da się to zrobić. No, z pewnością powstały po prostu jakieś programy ułatwiające to, że powiedzmy wpisywaliśmy te funkcje logiczne, a generowany był kod dla tego i pamięci PROM, znaczy kod, no, zawartość tej pamięci PROM. Osobiście nie spotkałem się z takim programem, ale myślę, że tak rzeźbiąc na jakiejś tam kartce, no to raczej nie miało to większego sensu. A jeszcze wrócę do tego, tej jednokrotności programowania. Nie do końca to tak jest. Zarówno pamięć PROM, EPROM, Flash można programować wielokrotnie bez kasowania. No w wypadku PROMu nie da się je skasować, chyba że ustawimy wszystko na zero. Ale zauważcie, jeśli mam tam te moje bezpieczniki, które usuwam, tak, tak jest czysta. Jeżeli ja teraz skasuję, przepalam te połączenia tu, no nie ten kolor, czyli powiedzmy, że z wartości F zrobiłem wartość, z wartości FF, powiedzmy, że tu są te linie pozostałe, tam te 8 tych linii, że tu jeszcze są 3, zrobiłem z wartości FF, zrobiłem wartość F, ale mogę jeszcze raz w programowaniu zmienić na przykład ten bit na 0 i z wartości F zrobiłem E. Mogę w kolejnej operacji zrobić skasowanie tego bitu i zrobiłem wartość C0. W wypadku EPROM-u Flasha nie muszę go kasować, czyli ustawiać wszędzie jedynek, tylko mogę zamienić z jedynki na 0. Zawsze to mogę zrobić. Czyli każdy byte, jaki by nie był, zawsze zamienię na 0. Natomiast już odwrotnie się nie da. W wypadku PROM-u zima, w wypadku EPROM-u Flasha kasowanie. To było przydatne, gdy na przykład mieliśmy tu kod programu jakiś i chcieliśmy część pamięci wymazać, usunąć na przykład skok do jakiejś funkcji. To wystarczyło ten rozkaz skoku do funkcji zamienić na NOP i zazwyczaj NOP to był właśnie kod 0.0 rozkazu. Tak na przykład jest ZC80, 8080, niestety w 6502 tak nie ma. A to wynika pewnie z jego uproszczonej budowy. Praktycznie wszystkie inne znane mi mikroprocesory tak mają, że NOP jest 0, czyli mogliśmy zawsze w tym EPROM-ie, wtedy raczej EPROM-ami się posługiwano, wykasować fragment pamięci zastępując NOP-ami, czyli coś można było, że tak powiem, wyłączyć. A do czego używano tego bajeru, że można kasować bity, no nie da się ustawiać. Na przykład liczniki przebiegu samochodu, które już używały pamięci EEPROM,
tylko często była to pamięć EEPROM, ale bez możliwości jej kasowania elektrycznego. Znaczy właściwie w praktyce żadnej możliwości kasowania. No też tu uprościmy sobie, mamy czystą pamięć, same fy w całym obszarze. No i tak, przejechaliśmy kilometr, kasujemy bit. Kolejny kilometr, kolejny bit. I tak dalej. Zauważcie, że w tym momencie ośmiokrotnie mamy większą pojemność, bo gdybyśmy zapisywali sobie tą liczbę kilometrów w kolejnych komórkach, no w tym przypadku do 256, ale jak wiadomo, można połączyć sobie parę komórek, tworząc na przykład 32-bitową, czy dłuższą taką wartość, to możemy tam, no powiedzmy, że mamy 8-bitową, czyli 256 km można zarejestrować, ale gdy będziemy kasowali po bicie, bo możemy, to zwiększyliśmy pojemność ośmiokrotnie. Także jest to, że tak powiem, łakomy kąsek. Druga zaleta, jeśli nawet ktoś by chciał taką pamięć, której nie można jednak ustawiać, chociaż jest EEPROM-em, czyli bardziej jest EEPROM-em, ale taki, nie, bardziej promem się staje w tym momencie, to on owszem może skasować, czyli zwiększyć nasz przebieg samochodu, ale nie może go zmniejszyć. Tak było to kiedyś rozwiązywane. No to chyba byłoby na tyle. Dokumentacja pamięci jest dostępna. Nie wiem, czy tu są procedury programowania opisane. No nie ma. W każdym razie wtedy, tak jak w wypadku, bo tak w wypadku EEPROM-ów procedura programowania była zawsze dołączona. Generalnie programowanie, podejrzewam, że to było podobne, jak gdzieś na to się natknąłem, ale linie adresowe były po prostu liniami adresowymi, linie danych danymi, tylko że nie działały jako wyjście, a jako wejście i zwykle wtedy na przykład na to wyprowadzenie, które otwierało nam bufory tu, czyli odpowiednik CS, Chip Enable, podawało się na przykład napięcie 12 V, czy tam impuls 12 V i wtedy dane z wejścia były zapisywane w tej pamięci. W wypadku EEPROM jest ciut inaczej. Zwykle było tak, że na jakieś tam wyprowadzenie, znaczy miało specjalne wyprowadzenie VPP, gdzie podawaliśmy napięcie programujące i dawaliśmy gdzieś tam impuls programowania. A czasem nie było tego specjalnego VPP, tylko CE pełniło funkcję VPP, podobnie jak w pamięciach PROM. Można sobie obejrzeć takie pamięci EEPROM starsze, o większych pojemnościach rzędu 64 kilo i można chwycić ideę, jak to programowanie mniej więcej wyglądało w wypadku promów. Naturalnie mówię to z pamięci, mniej więcej jak to wyglądało, bo nie pamiętam, czy mam to dokumentację, czy nie mam. Nie ma sensu, mam teraz szukać. Zresztą, kto teraz kupi taką pamięć prom, gdzie ją można kupić? Podejrzewam, że szanse zerowe. 74S 473. Pewnie wyskoczą nam jakieś nakrętki albo coś tam innego. O, nawet jest pełen symbol, zgadza się z tą notą katalogową. Pytanie, czy to jest prawda, bo tutaj z tymi dystrybutorami takimi mniej znanymi to bywa różnie. Na papierze mają, w rzeczywistości nie mają. I niby cena też bardzo niska. Mogłyście się tam zachować w jakichś magazynach. No różnie to bywa.
No w każdym razie myślę, że teraz nie ma po co wracać do takich rozwiązań, bo nie są zbyt doskonałe, powiedzmy upierdliwe. Lepiej sięgnąć po jakiegoś małego CPLD. To byłoby na tyle. Jeśli film się podobał, to oczywiście proszę o lajki, subskrypcje, wspieranie kawami, wspieranie kanału, udostępnianie. Do usłyszenia.